Dzień dobry, szczęść Boże, a nawet jakbym chciał być uczciwy, to powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo nagrywam to wieczorem. Ale jest środa, umówmy się, że jest środa, jak będziemy to oglądać, to będzie środa. I dzisiaj mowa jest w Ewangelii o mnie. Tak, o mnie. Nie znajdziecie tam słowa kramer, ale jak przeczytacie tą Ewangelię, będę się odganiał od komarów, to zobaczycie, że jest o mnie. Jest wiele osób, na szczęście póki co tylko wirtualnych, które bardzo często mówią, że Kramer to fałszywy prorok, to zwodziciel, to diabeł wcielony, to ten, który jest odpowiedzialny za zwodzenie niewinnych osób, które pójdą do piekła w konsekwencji, bo nie słuchają prawdziwej Ewangelii. No tak, znowu wyszło, że jestem narcyzem, nawet w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale zobaczcie, już teraz całkiem poważnie mówię. Pan Jezus się mówi, strzeżcie się fałszywych proroków. Ja to odczytuję w ten sposób, chociaż nie zawsze mi się to udaje, że chodzi tutaj o osobiste rozeznawanie. Daje zresztą kryteria, mówi o owocach, tak? Że fałszywy prorok to ten, który wydaje złe owoce. A więc trzeba zobaczyć, że według mnie to jest zachęta do tego, żebyśmy wszyscy osobiście rozeznawali, czy ten, którego słucham, jest dobrym prorokiem, czy jest złym prorokiem. I to jest dla mojego osobistego rozeznania, po to, żebym wiedział, że kogoś słuchać, albo kogoś nie słuchać. Patrzę, bo tu się kręcą ludzie. Nie chcę ich narażać na kontakt z fałszywym prorokiem. To jest po pierwsze, że to jest dla mojego rozeznania, żebym wiedział, czy za tą osobą iść, czy za nią nie iść. Po drugie, w tej Ewangelii nie ma czegoś takiego jak zróbcie listę fałszywych proroków, nie wiem, w internecie, w książkach, w wykazach i tak dalej, żeby ich napiętnować i ciągle tak naprawdę wracać do tej listy po to, żeby ich ciągle piętnować i ciągle pokazywać, jak są źli, jak są wstrętni. Ale skoro rozeznajesz, że ktoś jest fałszywym prorokiem, to nie słuchaj go dalej, to nie śledź go dalej, to nie karm się tym słowem, które on mówi, a wydaje się według twojego rozeznania, że to jest złe słowo. Wydaje mi się, że brakuje tym, którzy bardzo często śledzą fałszywych proroków, konsekwencji. To znaczy, że tak naprawdę nie szukają prawdy, czyli odrzucają fałsz, odrzucają fałszywą naukę fałszywych proroków i idą za Jezusem, zostawiając to, co fałszywe, ale tak naprawdę potrzebują w swoim życiu takiej oliwy, nie wiem, takiego paliwa, które będzie ich nakręcało do tego, żeby szukać ciągle nowych wrogów, a nawet jeśli sobie znajdą trzech, których już znają, to przy nich zostają, bo tak naprawdę nie chodzi im o prawdę, tylko chodzi im o kręcenie tego kołowrotka, tego zła, które znaleźli rzekomo, po to, żeby się nim nakręcać. W konsekwencji chodzi o nic innego jak to, że nie zwalczam fałszywego proroka, tylko tak naprawdę zwalczam człowieka, którego nie lubię. A to nie jest kryterium, o którym mówi Pan Jezus. To, że kogoś nie lubimy, to, że się z kimś nie zgadzamy, to, że ktoś według mnie subiektywnie mi nie pasuje, to nie znaczy jeszcze, że to jest fałszywy prorok. To znaczy, że ja go po prostu nie lubię. Ja też nie lubię mnóstwo ludzi. Nie lubię wszystkich, lubię tylko niektórych. Staram się kochać wszystkich, co mi też słabo wychodzi, ale to, że kogoś nie lubię, nie daje mi żadnego mandatu do tego, żeby powiedzieć, że to jest fałszywy prorok. I z tymi owocami, to jest ostatnia myśl dzisiaj, trzeba też bardzo uważać. Bo bardzo często oceniamy owoce subiektywnie. Nawet jeśli mówimy o takich pospolitych owocach jak jabłko, tak? Ono może komuś nie smakować. Ono może być dla kogoś kwaśne, może być twarde, może być cierpkie. I w tym samym czasie inne osoby mogą lubić właśnie twarde, cierpkie, kwaśne owoce i dla nich to będzie dobre. Więc trzeba też uważać z tą łatką, że to jest zły owoc, że to jest owoc, który jest niejadalny. Może dla ciebie jest niejadalny, może tobie nie smakuje, może to nie jest twoja wrażliwość. Jeśli wrócimy do tematów proroków, może to nie jest twoja duchowość,
twoja wrażliwość też duchowa, ale uszanuj to, że to może być kogoś wrażliwość. Bardziej ten fragment dzisiejszy stosowałbym do osobistego rozeznawania. Ktoś dla mnie może być fałszywym prorokiem, bo jego nauka nie prowadzi mnie do Boga. Ktoś może być dla mnie złym owocem, bo mi po prostu nie smakuje, ale to nie znaczy, że jest to obiektywne, bo my do końca nie wiemy, że tak jest albo nie jest. Podumajcie nad tym. Mówią, że jestem fałszywym prorokiem. Może dla niektórych tak, ale jestem bardziej przekonany, że chodzi o to, że mnie ktoś po prostu nie lubi, że ktoś mnie nie cierpi. Może jest tak, że ktoś może się ze mną nie zgadzać. Absolutnie nie mam monopolu na prawdę. Ale zawsze wtedy mówię, w Kościele jest wypracowany świetny mechanizm. Jeśli uważasz, że słyszysz zło z tych ust, czy z tych filmów, jeśli uważasz, że jest to obiektywne zło i rzeczywiście ta nauka prowadzi ludzi do piekła, to twoim obowiązkiem jest to, żeby to zgłosić tym, którzy mogą z tym zrobić porządek, czyli przełożonym w Kościele, tak? Stara praktyka w Kościele. Jeśli widzisz ewidentne zło, to reaguj. Nie bądź tylko gościem, który zakłada rączki, siedzi na Twitterze i przyciska Enter, zło, zło, zło i się tam wyżywa, tylko zacznij działać. A jeśli czujesz w swoim sumieniu, nawet jeśli się nie jesteś w stanie do tego publicznie przyznać, że to nakręcanie mówienia o tym, że ktoś jest złym prorokiem, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie kwestią twojego odbioru i tego, że po prostu gościa nie lubisz, to daj człowieku spokój, bo grzeszysz bardzo mocno, wmawiając innym, że ktoś jest zły, kiedy tymczasem ten człowiek nie jest złym, tylko go po prostu nie lubisz. A więc bądźmy ostrożni. Mówię to też do siebie, żeby to było jasne, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą, bo Bóg widzi serce i Bóg widzi trochę więcej niż tylko to, co ja widzę, a bardzo często to, co widzę, wcale nie jest jakimś głębokim rozeznaniem duchowym, tylko zwykłą emocjonalnością, poszarpaną i często nieuporządkowaną. Dobrej środy wam życzę, szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.